Dostaliśmy dzisiaj co? Kluczyki. Kluczyki. Do dość nietuzinkowego auta, nietuzinkowej osoby. Jeździcie dużymi silnikami. Jeźdźcie elektryki. Dokładnie tak. To są moje też słowa. Marcin Różalski. Ale to nie taki normalny ram właśnie, nie? No tak, no bo dzisiaj jest dzień, w którym Marcin miał seminarium w Prudniku w projekcie Legionów. Tomek był od samego początku. Znaczy, może nie od samego początku, bo kurczę, długo, bo bardzo długo ich wymęczył, prawie 2,5 godziny. Nawet tam najtwardsi wymiękali, ale ten trening Różal zrobił, tak? Kurde, zacny. Ojojoj, no, będą cierpieć. Z Marcinem poznaliśmy się 3 lata temu przy okazji modyfikacji, którą wykonał Krzysiek. Kolumbus Cars. Pozdrawiamy. Krzysiu. Tak, to jest nie zapominamy. Nie zapominamy. Marcin zgłosił się do Krzyśka, a Krzysiek z kolei zgłosił się do nas, żeby wykorzystać w tej modyfikacji nasze zderzaki. Po 3 latach użytkowania, co oglądałem, bo sam osobiście je malowałem, naprawdę kurczę, nie ma jakiejś rdzy, nie ma niczego, ale co się okazuje, te zderzaki są kuloodporne. Zapraszam. Bulletproof. Słuchajcie, także my zapoczątkowaliśmy te zderzaki w Polsce dobrych 7 lat temu. Jak widzicie, takie zderzaki takie, to są od nas. Bazą jest Ram Sport z roku 2012 bodajże. To jest 12 rok. To jest 12, tak. Stary model. Starszy model. Starszy. Tak. Ale już przemodyfikowany. No tak, ale już są poliftowe. Grill rebelowski. Tak, ale to przy tej zmianie już obowiązkowo. Obowiązkowo, bo żeby wykonać to i zastosować to, trzeba też włożyć listwy pod lampy, które wychodzą w modelu 2500 i w rebelach. I w rebelach, dokładnie. Tak. Także co my tu dalej mamy? Maskę sport, oświetlenie górne, dolne, środkowe. Pewnie to świeci. Wszystko świeci. Ale już widać po tym... Ale ząb czasu już ugryzł to auto, trzeba powiedzieć. I to widać. Chociaż Krzysiek jak dostał ten samochód na modyfikację, to on już był w stanie takim, trzeba sobie szczerze powiedzieć... No nieperfekcyjnym, wręcz nawet takim mocno słabym. Mocno słabym. I tutaj praca, którą wykonał Krzysiek i ileś tam firm, które mocno się postarały o to, żeby ten samochód z naprawdę z brzydkiego kaczątka znowu nabrał blasku. To, co żeśmy zauważyli, tu są jakieś lifty, bo to jest Roach Country, później jeszcze są jakieś body lifty bardzo niskie i jakieś są jeszcze te lifty podsprężynowe, nie? No. Czy cokolwiek, to tutaj tak jakby 3 lifty były. No to bo kombo. To tak wygląda, bo taki kombo, nie? Kombo, no. Ale pewnie była walka o to, żeby te 37 koło tutaj wsadzić cala, bo ten... Ale widać, że kurczę, Różal jeździ, bo no już no, za niedługo no, ale już się będą kłaniać. No, ale ma te seminaria. Ma, cały czas jeździ i mówi cały czas, jeździ, nawet dzisiaj to co właśnie powiedział, że kupił sobie Mercedesa, żeby niby ekonomicznie jeździć, ale jednak... W dieslu? Tak. Ale choćby nawet ma tego diesla i stoi, a jednak jeździ, bo go kocha. No i to jest właśnie ram, bo z rama się za to... za to się go kocha. Ale wiesz, dlaczego Różal ma rama? No bo jest Różalland. Pomaga zwierzętom. Tak, tak. No. Jeżeli chcecie, to możecie wbijać na jego fundację. Tak. Wrzućcie tam jakieś parę złotych, zawsze jak jakieś zwierzątka będą miały trochę lepiej. I będzie się cieszył. Także... I zwierzęta się będą cieszyć. Tak, link do fundacji wkleimy wam w opisie tego filmu. A my tymczasem idziemy zwiedzać dalej. Felgi 20 cali. Ale ładne. Ale to jest taki wzór rezolowy, ty. To taki, no kurczę, powiem ci, że bo one w ogóle nawiązują trochę, tak jak na to patrzę, jak do noża. No takie ostrza, bo te srebrne wstawki, popatrz. Czy te wstrebne stawki nie kojarzą ci się takie z takim oszczem? Czyli mamy tak, 37 cali, na ilu calach lifcie? Znaczy myślisz? To jest właśnie tak, znaczy myślę, że na pewno to jest 10, suma summarum. Suma summarum suma dycha, sumarum, bo dobra. Na pewno jest Roach Country. Roach Country jest, mamy? Jeżeli chodzi o... Tak, Roach Country, no podejrzewam, że jest 6. Mamy jakiś malutki body lift nadwoziowy i następny jeszcze lift, więc na pewno minimum z minimum to jest 10. To jest 10 cali, bo zresztą inaczej by ty, 37 koło cala 37 to nie weszło. Dobra. I widać po odległości, że są idealnie zachowane. Ale znowuż te poszerzenia, coś mi się wydaje tak
że one są skręcane do błotnika. No niektórzy w Polsce mają takie pomysły. Tak coś mi się wydaje, bo widzisz, one nie odchodzą. Nie odchodzą. One są skręcone do. Nie polecamy takich rzeczy, bo to szkoda, bo to później koroduje. Ale wiesz, że przez to jest przez niewiedzę. No też. Głównie przez niewiedzę, nie, naprawdę. Chyba, że też nie umieją sobie poradzić z dopasowaniem później do, nie? No tak, ale głównie przez niewiedzę. Głównie tak. Głównie tak, bo często ludzie pytają, czy ja będę miał przewiercone błotniki? Bardzo często. Bardzo często. Bardzo często. A my nie wiercimy błotników. Nie. To są... Wolimy nieraz, żeby ten milimetr dwa odchodziło, tak. Ale to się nie oberwie w czasie jazdy, bo jeszcze się nie zdarzyło. No. Ale nie niszczymy, kurczę, właśnie blachy. Nie niszczymy blachy, a ta uszczelka powoduje to, że tak samo się lakier nie niszczy, czy cokolwiek. I nie mieliśmy nic takiego, żeby... Nie mieliśmy takiego przypadku. Nie mieliśmy. No. Pokrywa paki, takie podstawowe wyposażenie. To jest samochód wykorzystywany też na ranczu. Tak, ale on cały czas go używa do codziennej jazdy. Do jak tutaj, do przyjazdów na seminaria, na 100% jakiś snopek siana dla konia albo cokolwiek, jedzenie. Tak samo karma, pakuje. Przecież jak wyjeżdżał, całą pakę miał zawaloną. Całą pakę karmy dla psów dokładnie i kotów. Tak. Kręcimy dla Was dzisiaj kolejne materiały na YouTube, ale tak naprawdę na co dzień zajmujemy się importem samochodów z USA i Kanady. Także jeżeli chcesz spełnić swoje motoryzacyjne marzenie, zapraszamy do kontaktu z nami. Widać, że paka pracuje i widać, że paka pracuje. Jest wykorzystywana w 100%. No w 100%, bo widać, kurczę, na tym, zużycie, że nie? Cały czas widać, że jest wyślizgana. Ale ona jest bez Raptora. Bez Raptora, no. Ale nie, czymś jest pomalowana, widzisz? To jest właśnie taki, powiem Ci tak, Raptor made in Poland. Tak, pod skrzyneczki, jedną buteleczką pomalujemy, będzie dobrze. No, bo to tak wygląda. Wypsikane, amortyzator, klapy. Jest założony, ale to jest akurat fajne, nie? To nie wiem, to można nawet, jak już jesteśmy tutaj, to możemy to zaprezentować. Linka otwierania, tak? O, robimy te. Bo czego żeśmy nigdy nie mieli. I żeśmy też jeszcze nigdy nie pokazywali, bo to jest bardzo mądra rzecz. Tu się wsadzę. O, i mamy przedłużenie paki. Kurwa, dobre. To jest bardzo mądra rzecz, dlatego właśnie warto do pokazania. To jest taki jak na ten, jak na ranczo. Dokładnie tak. Naprawdę? Koszt chyba około 1000 zł, ale uważam, że warto. Ale wiesz, bo to działa w dwie strony. Zamykasz i teraz masz te pojemniki, które ci się nie przesuwają i nie musisz, no akurat ten się coś tam lekko przesunął, ale jak zamkniesz, to ci nie lata po całej pace. Tak. Ogranicza, masz, masz to ograniczenie, bardzo mądra rzecz. Idziemy pokazać, że... Na czym siedzi orzeł? No, bo to słuchajcie. Na czym siedzi orzeł? Na drzewie. Na masce. No. A to jest orzełek, a to nie jest orzełek. To jest orzełek. No, ale tutaj co brzmie? Tak jak żeśmy mówili, 5-7. Głaskamy te silniki, głaskamy cały czas i szanujemy, bo jeszcze chwila. No i jeszcze chwila. No co, w 2025 roku już ich nie ma. No nie ma. Nie ma. Więc kupujcie. Traktujcie jako inwestycję. Bo za niedługo to się skończy, tego już nie będzie. Nie? Zrobiliśmy materiał. Nagraliśmy, bardzo dziękujemy. Dzięki bardzo. Za użyczenie. A ja, szanowni, zapraszam na kanał Ram Factory, gdzie głównym bohaterem będzie Perun. A i oglądajcie kanał chłopaków, bo naprawdę potwory, jakie mają, warte są uwagi. A wy z kolei wbijajcie, tak jak wam mówiliśmy, na materiale, na fundację Marcina. Pomagajcie tym zwierzętom. Jeździcie dużymi silnikami. Jeźdźcie elektryki. Dokładnie tak. To są moje też słowa. Jeszcze raz. Dzięki bardzo. Najlepszego.